ORPPD 2.0. Wprowadzenie. Repozytorium prac dyplomowych zawiera metadane i treści pisemnych prac dyplomowych, obronionych z wynikiem pozytywnym w uczelni. Uczelnia powinna wprowadzić treść pracy niezwłocznie po zdaniu przez studenta egzaminu dyplomowego. Prac zamieszczonych w repozytorium nie aktualizuje się, nie oznacza się jako archiwalne i nie usuwa się. Nowa wersja ORPPD jest efektem zapisów ustawy 2.0. Pozwoli na raportowanie prac zrealizowanych na kierunkach dostosowanych lub utworzonych na podstawie nowej ustawy oraz gromadzenie rozszerzonego zakresu danych osobowych autora, promotora i recenzenta. Dotychczasowa wersja ORPPD będzie utrzymywana i wspierana równolegle do ORPPD 2.0. ORPPD w wersji 1.0 to repozytorium prac, które zostały obronione na kierunkach studiów zarejestrowanych w systemie POLON 1.0. ORPPD w wersji 2.0 będzie gromadziło prace, które zostały obronione na kierunkach studiów zarejestrowanych w systemie POLON 2.0. Jest to wersja zalecana dla studentów, którzy rozpoczęli lub kontynuują kształcenie po 1 października 2019 roku. ORPPD 2.0 nie będzie wymagać dodatkowych ról. Wystarczą dotychczasowe uprawnienia: Inst. ORPD Editor ADM dla pracownika jednostki edytującego prace dyplomowe poprzez aplikację webową, Inst. ORPD Importer ADM dla pracownika jednostki importującego prace dyplomowe, Min. ORPD ADM dla administratora ORPPD prace do repozytorium pisemnych prac dyplomowych powinny być wprowadzane przez odpowiedni interfejs użytkownika lub usługę sieciową. ORPPD 2.0 będzie zasilane za pomocą aplikacji webowej, za pomocą metody integracji REST API wraz z nową wersją repozytorium pisemnych prac dyplomowych. Planowana jest całkowita rezygnacja z importu prac za pomocą formatu APDOAI PMH. Mechanizm importu masowego poprzez archiwum prac dyplomowych z użyciem tego formatu zostanie utrzymany jedynie w celu przekazania prac dyplomowych obronionych na kierunkach zarejestrowanych w Polon 1.0. Dostęp webowy do ORPPD 2.0 będzie wymagał zalogowania się do Polon 2.0. Następnie, po wybraniu modułu Repozytorium prac dyplomowych z menu aplikacji, użytkownik będzie przechodził do nowej wersji repozytorium. Dokumentacja REST API dla ORPPD 2.0 różni się od dokumentacji wersji 1.0. Prace studentów do dotychczasowego repozytorium powinny zostać zdeponowane za pomocą REST API w wersji 1.0. Dokumentację REST API w tej wersji można znaleźć na stronie pomocy systemu ORPPD 1.0. Prace studentów do ORPPD 2.0 powinny zostać zdeponowane przy użyciu REST API w wersji 2.0. Link do dokumentacji REST API dostępny jest na stronie pomocy Polon 2.0.